Cześć, czołem, Kluski z Rosołem. Witam was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z The Plan Crafter. I tak jak wam obiecałem, ostatnio dzisiaj znów pójdziemy w podróż. Tylko ja teraz się wyzwanię. Bo mam po prawej stronie swojego ekranu, na trzecim ekranie, mam koordynaty kluczów. Być może lekkie oszustwo, być może. Nie przeczę, nie twierdzę. Tak nie jest. Ale myślę, że no musimy to zrobić powoli, bo ja naprawdę nie odnajdę tych koordynatów. Znaczy, wiem, gdzie jest na pewno jeden. Wiem, gdzie jest na pewno jeden. I zanim oczywiście użyjemy tych koordynatów, które mam tutaj po prawej stronie, to ja sobie po prostu podlecę pod wodospad. O ile to jest ten wodospad? To nie jest ten wodospad. To może być obok obsydian, uranu, irydu, nie. Drzewa też 999. Może tu? Nie, to jest dom. Test może. Ja. Test będzie chyba najbardziej taki optymalny tutaj. Które się nic nadal nie zebrało. No cóż, nie to nie. Nie to nie. Tylko gdzie to było? To było tu. To było tu. Oczywiście się przelecimy tu. Trzeba stąd wyjść. Bo pamiętam, gdzie na pewno był jeden jeszcze właśnie ten klucz. Może nawet ze dwa bym pamiętał. Ale to i tak dosyć uciążliwe będzie dla nas, żeby to non-stop chodzić i szukać. No bo to będzie też nudne dla was. A nie chcę was zanudzić. Wiem, że na pewno jeszcze jest jedna w dżungli. Kolejna jest tu. Pamiętam. Kolejna jest tutaj. No właśnie. Ropuszki też są. To już było przez nas wzięte, więc oczywiście nie będzie innego. Jak ja tam mówiłem? Jakie to miało być? Będzie czwarty i fiolet. Fiolet i czwóreczka chyba. 3, 4, dobra, co to już mamy? To są koordynaty minus 400, minus 380 chyba nawet. Tak, minus 380, 30. Drugi jest bardzo niedaleko, minus 307. To było w tą stronę nawet, minus 307. 83. 213. Gdzieś tu. Plus 307, 613. Zgaduję, że to też jest znalezione przez nas już. Mówię, trochę żałuję, że nie robiłem sobie checkmarksów. To by mi naprawdę dużo ułatwiło życie. Mega dużo by mi ułatwiło życie. A tak niestety, no muszę teraz chodzić i szukać. Bo z tego co pamiętam, ten również mamy wzięty. No tak, to jest to. Dobra. To już jest przez nas również zaliczone. To by był piąty. 5 kluczy z 2, 4, 6, 8, 10, 12... 13 kluczy. Oho. Dobra. Następny. Vulcano wreck, bla 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 bla. Small hill, sand falls. Dobra. Kojarzę, gdzie to może być. I co, może właśnie nie będę używał koordynatów, tylko tu mam takie skrajne opisy, nie? Na przykład Meteor Crater, Waterfall, Sand Falls, Central Plateau i tak dalej, i tak dalej. Więc postaram się korzystać bardziej z takich opisów, aniżeli po prostu chodzić bezczelnie na koordynaty. Poziom nawodnienia spokojnie. Wydaje mi się, że to będzie nawet ciekawsze. Więc tak, przejdziemy sobie tędy. Tam jest gdzieś to przejście dziwne.
I przelecimy sobie górą koło St. Paulsu. To nawet chyba było tu. To nawet było chyba tu? To było tu? I to było chyba tu, bo tutaj był nie 8, tylko to drugie. Chyba tu mamy kopalnię, no właśnie. Mamy kopalenkę. Nie szkodzi, nie szkodzi. Pójdziemy tędy. O ile to jest wyjście? Bo my teraz chcemy przejść do St. Paulsów. I chyba nawet podążamy do St. Paulsów. Tak, to St. Paulsy. I tu teoretycznie również gdzieś powinno coś być. I to było on a small hill in front of St. Paul's. To było to przejście dziwne. To był ten lód, to pamiętamy oczywiście. I rozumiem, że... Rozumiem, że... Ale to musimy też zniszczyć. Oto. Reconstruction. Rozumiem, że to jest na dole. Ale nie szkodzi, jak przejdę i zobaczę też i tu, prawda? Gdzieś to niby jest. Na mojej górce. Na wprost od Sand Hillsów. Tu więcej nie widzę. Ale naprawdę śmiesznie sama połączona. Tam jest dżungla. Też będzie trzeba tam zajść. Kurde, krytyczny poziom nawodnienia. No i gdzie to jest? O, tu może być woda. Nie ma wody. Uck. O. Nowa roślinka. Cholera, ja zaraz zginę. Nie mam zeolitu. No! No, 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 no. Tylko woda, 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 zdrowie, woda. Tu jest woda. Widzę ją, widzę ją. Nie umieraj. Panie krafterze, nie umieraj. Wypite. Jak to wypił, ten wypił. Teratokeny, dziękujemy za teratokeny. Teratokeny. Szukamy tego pagórka. O, tu skrzynka jest. Dzień dobry, pani skrzynko. Widzę, że już na niej byliśmy. Jaskinia jakaś, tylko wiecie tajemnicza, ale nie. Niestety nie. Pagórek. Tutaj jesteś, no właśnie. Jak mówię, bym to szukał i szukał i szukał. A tak, jest, jest. Mógłbyś być dobry. I to będzie numer 6. Numer 6, zobaczmy jak to wygląda. Nie wiem, czy to była dobra decyzja robić to na fioletowo. No tak, tu, 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 tu. Tu pewnie gdzieś będzie jeszcze jedna. Na kraterze tu 2, 4, 5. Zgaduję, że tu jeszcze gdzieś może być jedna. Przez strasznie słabo to widać. 3, 4, 5, 6. To jest szósty, tak? Tak. Dobra, to teraz idziemy w stronę dżungli. Idziemy w stronę dżungli, bo tam również myślę, że coś może być. Pewnie, że tam może być. Jestem pewny, że tam musi być wręcz. Nie może, a musi. Dodatkowo jeszcze mam tutaj pewien ambitny plan w stosunku do tego miejsca. Dlatego, że gdzieś wyczytałem, iż da się tam jednak wejść na górę. To było chyba tutaj. O, tu jest kolejne. I to też jest wzięte już przez nas. To będzie siódemeczka. Siódemeczka. Wzięta przez nas. Dobrze, tu przeleciałem. No właśnie, i tu, jak widać, ta winorośl, ona
po jakimś tam etapie rozgrywki ona rośnie. Ale co dokładnie znajdziemy, to jest już temat rzeka. Pamiętam, że już kiedyś chciałem tutaj wejść, jeszcze na Early Accessie i się niestety nie dało. Ale teraz widzę, że się da. Jestem ciekaw, co my tu znajdziemy. Szczerze? No, jestem zawiedziony. Jestem zawiedziony, ale czasem tak bywa. W ogóle przyleciałem tutaj z full ekwipunkiem. Nie wiem po co, ale przyleciałem. Ja po prostu nie sądziłem, że coś będziemy jeszcze zbierać. Tak musiało być. Dobra, niszczymy cię. I szału nie ma, dupy nie urywa. Dupę urwie później. Czy tu były jeszcze jakieś dobre pytanie? Bo nie pamiętam. Na pewno było tu. Wydaje mi się, że tak, że tu jeszcze jeden gdzieś był. Tu jeszcze jeden, wydaje mi się, że gdzieś cholercia był. Ale kompletnie nie pamiętam gdzie. Ale naprawdę dałbym sobie mały palec u nogi uciąć, że gdzieś tu był jeszcze jeden klucz. Tylko za cholerę nie wiem gdzie. I tak teraz chodząc tutaj też staram się przypomnieć sobie mniej więcej, gdzie to mogło być. Ja też nie lubię oszukiwać. Jak nie muszę oszukiwać, naprawdę nie lubię oszukiwać. No ale czasem tak się zdarzy, że trzeba. My tu byliśmy? Jaskinia z lodem. Byliśmy tu. To jest zeolit, to i mutageny i wszystko. Ja, byliśmy tu. To możemy wywalić, bo mi się teleporter przyda. Teleporterek przyda, więc ja go sobie tu pyknę. Zrobić tak. Mutagenów nie mogę nigdzie odstawić. Oh no, anyway. Oh no, anyway. To mogę, mogę. Ale kurde, czemu ja to mam? To mi jest niepotrzebne. Cholerę mi to żelazo. Na co mi to żelazo? Pyk i pyk. Te surowce sobie zabiorę stąd. Bo jak nam czegoś zabraknie, to się może jednak jeszcze przydać. Tu chyba było, nie? Jednak nie. No wy oszuści. Ale serio, wydaje mi się, że... O, jest, dobra. Tak mi się właśnie wydawało, że gdzieś to tu widziałem. I to będzie już ósmy punkt. Ósmy punkcik. W naszej przygodzie. I tu jest lód. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda mapa teraz. Jak wygląda maps? Kurczę, naprawdę ta mapa jest zrobiona źle. Ta mapa jest zrobiona koszmarnie. Tak, jeszcze dżungla, na pewno. Kierujemy się bardziej w tą stronę. Kolejne tokeny, świetnie. Wydaje mi się, że jeszcze tutaj jeden kluczyk gdzieś był. Takie mam wrażenie, że gdzieś tu jeszcze z jeden był. Tylko wydaje mi się, że to może być jakieś wspomnienie fantomowe. Widać, że ja tu byłem na pewno. Widać nawet surowce, które pozostawiałem. Widać surowce, które pozostawiałem, które mi tam się okazały niezbyt potrzebne. Ale klucza nie widać. Klucza nie widać. Naprawdę obawiam się, że ten klucz może gdzieś być tu w tych jaskiniach. Jak będzie w jaskiniach, no to ja go raczej sam nie znajdę. Ja się sam tam gubię, co dopiero jeszcze znaleźć coś w tych jaskiniach. Tu też nic nie widać. Teraz będziemy mieć dziewiąty klucz, tak? Podejść i policzyć te klucze, nawet ile mam w bazie.
To też może być dosyć istotne. Tu nic nie widać. Wreszcie to się mieni tak na złoto, więc nawet te klucze, których... O właśnie. Chodzi mniej więcej w oko. Chodzi mniej więcej w oko. Dziewiątka. Dziewiątka. Si, si. Podejdźmy chwilę do bazy. Ja muszę policzyć te klucze. Ja muszę podliczyć te klucze. Gdzie są te klucze? To nie tu. Klucze pewnie będą w tym. 2, 4, 6, 8. To? What? 2, 4, 6, 8 kluczy? Co? Ej, albo mi się coś... Czemu mam tylko 8 kluczy, a znalazłem już 9 slotów? Raz, dwa... Trzy... Kurki szukam. Cztery... Pięć... 6, 7, 8, 9. Co? I teraz pytanie. Albo coś popierdoliłem. Albo zgubiłem jeden klucz. I powiem wam teraz osobiście. Te dwie możliwości są dosyć na jednym miejscu. W ogóle chciałem coś zobaczyć jeszcze. Chciałem zobaczyć, czy one naprawdę świecą. Nie wiem, czy zdążymy podlecieć, bo chyba już się robi dzień. Te zwierzaczki nasze sobie świecą. Chcę, żeby one świeciły, ale okej. Z tym to w ogóle my nie mamy żadnej interakcji. On to w ogóle sobie chodzi samoistnie. Z tymi mamy. Taka genetyczna i taka genetyczna. Zobaczcie, te w ogóle nawet możemy zobaczyć, co mają, nie? Że 56%. No to ma w dupie. To jest jakiś bug z nim. Czy karmnik ma jedzonko? Nie ma jedzonka karmniku, nie. Oh no. Jaka to cecha? Bioluminescencja poziom 7. Właśnie. I też z tego co zauważyłem, to chyba nie ma żadnej różnicy między tymi naszymi cechami genetycznymi. Tylko i wyłącznie bioluminescencja ma jakąś pozytywną bądź negatywną cechę. A dokładnie rzecz biorąc... O! Ten na stop to robi. A dokładnie rzecz biorąc, to ma taką, że świeci mocniej. I tylko tyle. I tylko tyle. Tylko, a może aż tyle. No i teraz naprawdę nie wiem. Ja coś pojebałem. Nie mam pojęcia. Okej. 1536-222. Możemy iść na północ od wraku, kurde. Powtór. To by było w tą. Siedem, pięć, dziewięć. Musimy iść na 7, 5, minus 7, 5, 9, Y. X, Y, Z, przepraszam. Nie Y. Obawiam się, że coś pojebałem. Naprawdę, na to by wychodziło, że coś popieprzyłem. Kurde, no. Co bym pojebał? No,
na to by wychodziło. Na to by wychodziło, że coś popieprzyłem. Ale to też by wychodziło już na to, że więcej nie mamy naszych kluczy, których już... które już odkryliśmy, o tak. To prędzej. Minus 7 czy 6 to pewnie będzie nas prowadzić do któregoś z tych. Jedynki albo trójki. W ogóle to jest jakaś dziwna teksturka. Na pewno to będzie tu. Na pewno będzie tu. To jedynki nas chyba ciągnie. Minus 7 czy 6. A tu jest klucz, którego nie wzięliśmy. O, widzicie. 15, 8, 1. 5, 6, 2. No, to by było to. Minus 7, 5, 9 to jest Warp Gate. Deset Gate, to jest pewnie tamto. Bo tamto. Grand Rift. Waterfall Wreck. On the highest down of Beach Island. Gdzie to jest? To by było tam koło tego mostu, koło wodospadu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest tamto miejsce. Najgorsze jest to, że ja sobie nie robię żadnej listy, które już tam mam zrobione. Ale dobra, przynajmniej odnalazłem klucz, który tam jest. Przynajmniej to. Przynajmniej to. Mamy już 9 kluczy z 13? 13? Jakoś tak. Szkoda, że te motyle jakoś, wiecie, latające w okolicy nie pokazują nam mniej więcej, gdzie to może być. Bo to by było dosyć przydatne. To by było dosyć przydatne. W ogóle przelecimy przez bazę, sobie od razu zdeponujemy surkę. Teraz się obawiam, że teraz nie będę miał surowcy na to. I się już tak łatwo nie wrócę. Ja już tak łatwo nie wrócę. Tutaj nic nie widzę. Trochę Lipton. Trochę Lipton. Tam, że to będzie znacznie łatwiejsze. Ale nie jest. Ale nie jest. Dobra. Tutaj był gdzieś ten klucz. Jeden już zrobiony przez nas. Tu. I tamto wydawałoby się, że jest gdzieś przy plaży. Tak mi się przynajmniej wydaje. No jest podpisane plaża, czyli gdzieś w tych okolicach. A widzę, że tu znacznika nie mamy. Tu znacznika nie mamy, więc obstawiam, że gdzieś na plaży może być. To jest chyba ta plaża nawet. Chociaż plażą, no to można wszystko nazwać, co ma piasek, prawda? I wodę wokół siebie. Wodę i piasek wokół siebie. Wydaje mi się, że najbardziej takim klarownym pomysłem to jest ta wyspa. O, ryby, które pływają ponad brzegiem. Tak, jest. Jest kolejny klucz. Mamy cię. Zróbmy sobie sygnalizatorek. I to byłaby już dziesiąteczka. Kropką. I to w ogóle o dziwo mnie chyba nawet nie było. O dziwo mnie nawet chyba nie było. No dobra, mamy 10 kluczy. Mamy 10 kluczy z... Patrzę. 2, 4, 6, 8, 10, z 13. Oj, to jeszcze nam trochę brakuje. Jeszcze nam trochę brakuje. Waterfall, Gear Crater. Central Plateau of North of Aluminium Hills. East of Labyrinth Canyons.
Czyli na wschód. Od labiryntu. Być może i byśmy nawet dali radę to ogarnąć. Przepraszam na chwilę, ale muszę zrobić lekkie cięcie. Zaraz do was wrócę. Okej, już wróciłem. Moi kochani, wróciłem. Tylko zaraz nie było mnie z półtorej godzinki. Dobra, chyba już pamiętam co my. Byliśmy tu. Więc teraz czas na kolejne. Kolejne nasze kochane punkty. A dokładniej. Na biomie wulkanicznym. Czy my coś znaleźliśmy na biomie wulkanicznym? Chyba nie. I tu nic nie widzę, żeby było. A w teorii jest. W teorii coś tam znaleźć możemy, więc wybierzemy się na pewno na teren wulkaniczny. Bo trochę teraz mamy do przejścia, ale myślę, że przy okazji sobie pogadamy. A pogadamy sobie na temat przyszłych serii, moi kochani. Bo tak jak Loretta i Lorelai, w ogóle dzisiaj odpaliłem dopiero pierwszy raz po formacie Lorelai, bo stwierdziłem, że może bym coś nagrał, ale akurat renderowałem odcinek na niedzielę i stwierdziłem, że no dobra, to wstrzymam się na razie, zobaczę czy w ogóle to działa. I się przeraziłem. Przeraziłem się, kochani, bo przez sekundę wydawało mi się, że save się skrzaczył. A naprawdę ciężko byłoby mi to teraz wszystko powtarzać. Oj, ciężko byłoby. Ciężko. Na szczęście tylko nie działał przycisk continue. Ale jak wczytałem grę, to bez problemu ruszyło. Więc na szczęście save z Lorelai oczywiście mamy. Nie wiem jeszcze jak z Lorettą będzie i z Little Goody Two Shoes. Ale chyba też powinno być ok. Mam przynajmniej taką nadzieję. Prawda, mam taką nadzieję, bo jak się zepsuło, to ojej. Powtarzać to wszystko. Niby pokopywałem te save, ale wiecie, że to różnie bywa. Wiecie, że to różnie bywa. Bez robienia takich backupów. To przelećmy sobie tędy. Bo tych punktów tam się namnożyło od cholery. Volcanic Biome. W ogóle to jest jakieś śmieszne, nie? Wyglądałoby, że tutaj gdzieś jest kolejna część tego wszystkiego. Napijmy się. Pytanie gdzie? Mam nadzieję, że nie zrobią na psikusa i nie zrobili tego gdzieś tu wysoko. No nie. Tu chyba też nie. O, no może być ciekawie. I może być ciężko to znaleźć, niestety. Naprawdę ja tutaj nic cholercie nie widzę. Żadnych punktów takich, wiecie, lokalizacyjnych. Nic a nic. Wejdę sobie na górę, zobaczę, czy być może... Ojojojoj. Może nam się coś tu ukaże. Poczekajcie, Volcano Wreck. Minus 924, to będzie pewnie gdzieś tu. 924. Dobra. I minus 628. Co? No żartuję sobie, kurwa. Tutaj no bym się nie skapnął chyba nigdy. Nie skapnąłbym się nigdy, naprawdę. Dobra, kolejne jest zrobione. To będzie już chyba numer 11, prawda? I papa. Czy 12, przepraszam. Nie, chyba 11. Już mamy gitarkę. Dobra. Grasslands, Labyrinth, bla 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 bla. Center Plateau, Aluminium Hills. Teoretycznie coś może jeszcze być na Aluminium Hills, czyli to będzie coś koło kopalni. 1260, nie wiem czy to nie będzie dwójka. 247, tak, to będzie tu. Kurde, ja wiecie co, muszę sobie porobić jakieś...
Jakieś xy. To jest na stronie. Górka, wódka, ale ja tutaj nie mam nawet jak tego sprawdzić. Notepad++. O, jeszcze go nawet nie używałem w formacie. Ciekawe. Więc tak. Beach Island jest. Island jest. Center Plateau jest. Sand Falls jest. Meteor Crater jest. Ja to w ogóle usuwam sobie najlepiej. Wtedy będę wiedział wszystko. Northwest of Volcano Wreck też mamy już gotowe. Chodziłoby na to, że trzech nam brakuje tylko. Tylko trzech. A Stone Pillar in the Grand Rift. 1894. Tysiączka. Gdzieś tam. Tam nas nie było na pewno. 1894. O, to czyżby na tym pilarze to było? O kurde. Gdzieś tu. Tysiączka. No to naprawdę bym chyba się nie pokapował, gdzie to może być. A nie. Jakby pokazywał gdzieś tu. Nie, 2, 3, 3, 7. Przepraszam, to gdzieś tu. 2, 3, 3, 7. Tu jest żabucha. Nie, no to jest to. To była ósemka. Kurde, nie na to patrzę. 1,84. Kurde. Nie na to spojrzałem. 2,67. O matko bosko. Tu gdzieś tam. Przeleciałem mi to mocno. Przeleciałem mi to mocno, moi drodzy. A spokojnie, zaraz to sobie odwiedzimy. 267. No to definitywnie musi być gdzieś tu. O, dało się. 1894. Powiedziałoby, że to jest gdzieś tu. 267, pewnie tutaj na tym pnączu gdzieś, tak? Ty. Mamy to. Kolejny gotowy. Kolejny jest gotowy. Zróbmy sobie tutaj sygnalizator. To już będzie 12. Dobra, czyli tak. To już jest gotowe. To już też jest gotowe, bo już sprawdziłem przed sekundą. On a top of a dune next to the waterfall wrecked. Dobra, 1586 i 561. 86 to jest tu. Myśmy się malejące. 1586. Przepraszam was, że tak teraz mało gadam, ale skupiam się na tych kordach. 1, 5, 8, 6, to pewnie będzie dwójka. 5, 6, 1. To będzie pewnie jedynka. To będzie jedyneczka. 6, tak, 5, 5, 6, 1, dobra. I kolejne możemy już skasować. Kolejne możemy skasować. Small hill next to giant rock pillar in the highlands. 1540, 2219.
Potrzebujemy na west, na east. Nie, west. Westa. Tak? Tak. Czymś na westa. Myślę, że znajdziemy tu gdzieś wyjście, bo nie chcę mi się latać dookoła. Nie wiem, czy nie będziemy zmuszeni. 2219 i 1540. Kierujemy się stricte na west, ale wydaje mi się, że to również będzie już przez nas obszukane, moi kochani. Dało nam chyba dwa. Albo nawet jeden. Po dwunastkę? Chyba jeden. To jest dosyć daleko. To jest dosyć daleko. 1313 to by było to. 1505. Tak. Czyli Dune Desert Wreck też możemy już wykluczyć. Idziemy dalej. 1542-219. 2219, czyli musimy taki na West North polecieć. No ale to będzie chyba to. To będzie chyba to. Bo serio, przepraszam, że ja sobie tego nie zapisywałem wcześniej, ale no kurde. Nie pomyślałem o tym nawet. 1219, tak, to jest to. Dałem jeszcze tylko 3 do przeszukania. 1439 minus 759. Kurde, daleko. Teraz musimy stricte na Ista lecieć. No ale takie to były dwie skrajne pozycje moim zdaniem. Teraz mogę kordy zobaczyć tu. 4, 3, 9, 7, 5, 9. To by wychodziło na to, że to pewnie będzie to albo to. Under the Warp Gate. To jest Warp Gate. Próbuję nawodnienia, spokojnie widzę. Tak, to jest Warp Gate, to tam nie lecimy. Waterfall. Waterfall jest tutaj gdzieś, tak? Tak by było. I tak, to jest on the flat ground north of the waterfall. To też by było minus 307. Kurde. To ja się będę bawił. Dom. Gdzie jest dom? To jest dom. Chodziłoby, że to jest tutaj gdzieś, koło piątki. Teraz lecimy sobie tak, na minusowy, czyli to by było... To by było za. To jest gdzieś tu. Gdzieś tutaj, w tym miejscu. I to już ostatni kluczyk, który jest nam potrzebny, ogólnie do znalezienia. Więc znaleźliśmy wszystkie. Wszystkie 13 sztuk. Ja wam zaraz zrobię oczywiście też screena, żebyście sobie mogli mniej więcej zobaczyć. Jeżeli macie ogólnie problemy ze znalezieniem tego, to oczywiście ja wam tutaj wszystko pokażę. Być może nawet wam zamieszczę mapkę z punktami bardziej takimi klarownymi. I tutaj gdzieś koło tego cleara będzie ostatni klucz. W ogóle widziałem, że w beta branchu gdzieś tutaj jest kolejny secret, tylko... Obawiam się, że jakbym zaktualizował to do wersji beta, to nasze mody mogłyby jednak powiedzieć sayonara, papa, że no, nie będą działać, nie ma takiej opcji. Dlatego stwierdziłem, że nie będę tego robił, tylko po prostu sobie dogramy to. Krytyczny poziom nawodnienia. Już. To by było gdzieś tu. Już nawet na kordy nie patrzę, tylko szukam tak samo istnie, żeby nie było, że non stop tylko oszukuję. Tu? Nein? Poziom pożywienia, spokojnie. O, bo.
Gdzieś tutaj musi być na wzgórzu koło tego wraku. Jest. Ostatni klucz. Ołtarz opiekuna, ostatni. Sygnalizatorek i to będzie punkt numer 13. Jak to, moi drodzy, wygląda? Proszę bardzo. Nie wiem, czy będą wszystkie punkty pokazane. Może tak, może nie. Ale chyba akurat będą wszystkie. O, tam jeden się schował. Teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wszystkie jest. Dobra, ja sobie screena zrobiłem. Pyk. Nawet słyszeliście, że screen został zrobiony. I ja wam tą mapkę oczywiście włożę, ją troszeczkę zedytuję, żeby były bardziej widoczne te punkty. I dla osób, które chciałyby sobie same to znaleźć do swojego save'a, a na przykład nie mają czasu tak jak ja, chociaż ja też nie mam czasu, żeby się bawić w poszukiwania, no to oczywiście możecie sobie to wykorzystać bez problemu i znaleźć na swoich save'ach owe klucze. Nie mam żarcia, a wydaje mi się, że chyba nie zdążę dolecieć. Może być problem z doleceniem. Ale może się uda. Przecież Shiro sobie nie wziął nic do żarcia. Nic nowego, ale wiecie co, moi drodzy, to oznacza, że my maksymalnie odcinek czy dwa i kończymy Planet Craftera. I tak zupełnie kończymy Planet Craftera. Będzie bardzo przykro. To wczoraj dostaliście chyba nawet jedną pseudo nową serię, czy taką minigierkę w sumie. Minigierkę, więc jeżeli będziecie chcieli oczywiście więcej tego typu produkcji, oczywiście piszcie w komentarzach. Piszcie w komentarzach, bo to nie jest dla mnie jakieś tam wymagające do nagrywania. Mnie to bardzo cieszy w sumie. Że nie jest to takie męczące. Tu ryby są. Żarcie, potrzebne nam żarcie. Nie FPS oczywiście. Padł jak cholera. Żarełko. Wiedz sobie. Woda? Wody nie ma. Niski poziom nawodnienia. Dobra, wszystko już tu mamy. Wszystko już tu mamy. Rakieta handlowa. Generator portalu to nie. To nie jest nam potrzebne. W ogóle mamy wiertło P5. Ja go jeszcze ani razu nie zrobiłem. Ani razu jeszcze nie zrobiłem, nie wiem czemu. Wielkie. Jak one walą. Chodźcie, zobaczymy, co nam jeszcze brakuje do odblokowania. To jest też istotne. Platforma ekstrakcyjna. Od 5 TTI. Mamy połowę tego. Prawie mamy połowę tego. Więc naprawdę już tam niedużo zostało. Mega niedużo nam zostało. Check traju, plecak odrzutowy P4. No bardziej chciałbym zainwestować w zwierzątka, więc myślę, że jeszcze zajmiemy się tym w następnym odcinku. A potem, moi mili kochani, no to już będzie stricte. To już będzie stricte. Tylko i wyłącznie. Nawalanie deformacji. Ten plecak odrzutowy chciałbym zobaczyć. On może być dla nas dosyć istotny. Pytanie jeszcze, co ja zrobiłem ze zwierzątkami? Tu je wrzuciłem. One w ogóle są pewnie głodne. Więc również będziemy chcieli zrobić sobie więcej pszczółek na następny odcinek. Być może... Nawet to chyba zrobię. Tu nie ma nic. Nie wiem czemu, ale ja tu nic nie zrobiłem. Ja myślę, że będzie dobrym pomysłem, żeby zrobić sobie farmy jeszcze tu. Nie mówcie, że nam zabrakło prądu. Moc przywrócona. No to wszystko chodzi. 2, 4, TTI. 2, 4, 1. No chodzi prąd. Chodzi, no pracuje. Elektrownie pracują w teorii.
Weźmy sobie 3. Nie potrzebujemy tego kakao. Tutaj jeszcze nie urosło. Czyżby w końcu zadziałało to wszystko? Nie może być. Nie może być. Chyba w końcu się odbugowało. Zaopatrywanie oczywiście tu będzie w wheat. Jeżeli będziemy mieć tyle zwierzątek, to niestety, ale potrzebujemy tego, żeby je bardziej pod tym względem karmić. Musimy je karmić, kochani. 4 i tu jest 4. Naprawdę tu już FPS-y mi spadają. Tu już mi FPS-y spadają, tak jak mój sprzęt jest dosyć mocny, tak tu mi FPS-y już spadają. Dobra, wzięliśmy to, wzięliśmy geny. Już muszę odcinek kończyć, ale no tak mi się teraz w to dobrze gra, że... Wzrost możemy dać 2. Cecha genetyczna. Czy mogę to powkładać wszystko? Bioluminescencję damy 7. Tak, jest jeszcze wariant. Kolor A. Kolor A był potrzebny, kolor B, motylki chyba to jest kolor A. I. La motyla to jest kolor. La motylie. Azure. Luxy to będą rzadkie larwy z tego co widzę. I zwykły mutagen. Rzadkie larwy i zwykły mutagen. To jesteśmy w stanie chyba nawet zrobić. Nie mamy zwykłego mutagenu. Oh no! Mamy. Sorry Dolores, ale mamy. Rzadka larwa. Tylko tych rzadkich larw nie jest zbyt. Tych rzadkich larw nam trochę brakuje. Nie tych, o tych. To jest dosyć problematyczne. A rzadkie larwy, żeby zrobić... Czekajcie, to było tu? Tu. Mutagen i plankton C. Nawóz P2. Plankton C gdzieś tu się krył. Nie wiem, czy planktonu C akurat nie wypieprzałem. I tak może być. I tak może być. Ojejejej. No trudno. Moi drodzy, ale to by było na dzisiaj tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. A ja was oczywiście zapraszam na naszego Discorda, aby mieć ciągłą komunikację z całym community, ze mną, jak i innymi użytkownikami oraz widzami. Zapraszam was do wspólnych gier, bo tak jak tutaj gram sam w Planet Craftera, to być może ktoś mógłby poprowadzić serię razem ze mną. Oczywiście też dla innych twórców, jeżeli to oglądasz, miałbyś chęć na jakąś współpracę, to oczywiście również cię do tego zapraszam. Nie gryzę, myślę, że się łatwo ze mną dogadać, a i też ogólnie czasem spoko zagrać coś tak w koopie. Tak więc moi drodzy, cześć czołem, dzień dobry, do widzenia, trzymajcie się, hej hej!